Cześć, witam w kanał. Kury ozdobne. No i co, dzisiaj już takie prawdziwe zimno. Otwieramy kurki. Ja oczywiście ze sobą, jak zawsze, mam ciepłą wodę. Może najpierw jeszcze przed otwarciem wyjmę tą wodę, co jest na polu. Ona jest na pewno zamarznięta. Ją wymieniam. Dajcie mi sekundkę i widzimy się po cięciu. Dobra, tyle ile się dało lodu, to wyskrobałem. Są jakieś jeszcze resztki czosnku z wczoraj. Połówki czosnku. Bo tam ktoś napisał, że całe czosnki, a te połówki. Dobra. Napełnione. Na razie zostawiam to na polu, że kurki wylata, to sobie od razu napijam. To odstawiam, bo jeszcze muszę napełnić tą wodę, co jest w kurniku. I otwieramy. No. Coś dzisiaj jestem wcześniej i... No słabiutko, słabiutko wychodzą. No, coś dzisiaj jestem wcześniej i dlatego tak... Widzę, jakoś słabo wychodzą. Tutaj już sobie weszły do wiatki trochę podjeść. Zajrzymy do kur starych, bo widzę, że w większości tylko młode wyszły. No siedzą i czekają. Tutaj woda, ta niezamarznięta, no bo wiadomo, w kurniku. No nic, skoczymy sobie po trochę paszy. I zobaczymy, czy wyjdą. Tutaj pszenicę mają. Jeszcze z wczoraj, więc weźmiemy im może tylko paszę. Tak myślę. O, nawet czeka przygotowana. Nie wiem, kto to przygotował. Czy ktoś był tutaj rano? Kapasza, już idę im zanieść. No już powoli. Wszystkie kury się zbierają. Większość tam do budyneczku, bo tam pamiętam, że mają jedzenie. No i resztę tutaj. Wezmę tą wodę. No niestety nie dam rady jedną ręką, więc widzimy się znowu po cięciu. No i co, kurki sobie jedzą, już w miarę wszystkie wyszły. Nie wiem, co tak dzisiaj wolniutko. Chciałem wam nagrać otwieranie, a okazało się, że to kury nie chcą wychodzić. No bo wiadomo, bo zimno, bo...
Bo jeszcze przy tym wcześniej niż normalnie. Specjalnie, żeby nikt przede mną nie otworzył, ani tata, ani mama. No ale co, no trzeba się z tym pogodzić. Mleczutki fail. Ale mam nadzieję, że nie jesteście źli. I tak wam się podobało. Ja już wody tutaj nalałem. Tamtą wodę, co ją przed chwilą tutaj nalewaliśmy wspólnie. Też schowałem już do budki. No i będę leciał do domu, bo zimno. Dzięki za oglądanie i następnego. Cześć.